Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w jesienny, listopadowy dzień, który jest już, jak większość tych dni, taki pochmurny, z delikatnie utrzymującą się mgłą. Z nieba niby nie pada, a jednak coś na skórze czuć, że tak jakby kropiło, jakby jakaś taka delikatna mrzawka leciała. Temperatury już idą w dół, jest poniżej 10 stopni. Są dni, że jest tych stopni tylko kilka. Zimno już przeszywa, trzeba się cieplej ubierać. I czasami są już takie dni, że wiecie co, aż kości bolą, tak do szpiku gdzieś to zimno zajdzie, że nawet się z domu wychodzić nie chce, no ale cóż, no trzeba, bo roboty jest bardzo dużo. Ktoś by pomyślał, że przyszła jesień, to jest troszeczkę luźniej, jeszcze nie, to jeszcze nie jest ten czas, może styczeń u nas będzie troszkę luźniejszy, bo też się dopytujecie, czy już jest luźniej, czy mamy już troszeczkę tak sfolgowanie pracy, jeszcze nie, to jeszcze nie jest ten czas. Styczeń. Mam nadzieję, że w styczniu troszeczkę będzie, tak wiecie, luźniej. A póki co trwa jesień. No i ona też niesie za sobą kupę prac, sprzątanie, ogarnianie wokół domu, na polu, w gospodarstwie, szykowanie do zimy, szykowanie do kolejnego sezonu, przeglądy, remonty maszyn, konserwacja, także no tego wszystkiego jest naprawdę dużo. No i pozyskiwanie różnych jeszcze rzeczy, które będą przydatne przez cały rok, ale to będę pokazywać w kolejnych odcinkach, a dzisiaj zobaczcie, jak tutaj już jest pusto, łyso, goło. Był przymrozek, minus 2 stopnie i kwiaty częściowo nam pomarzły, zmarzły wszystkie begoniowate. Pelargonie przeżyły, te takie szorstkolistne i woskowo-listne, takie z tymi listkami woskowymi. One wytrzymują temperaturę nawet do minus 2, czasami minus 3 stopni, zależy gdzie są. Jeżeli są umiejscowione, tak jak u mnie, gdzieś przy ścianie, w zakamarkach, w zacisznym miejscu, to tą temperaturę ujemną wytrzymają. Na otwartej przestrzeni, no niestety też padną, ale moje jeszcze, jak widzicie, są. Robi się tak troszeczkę smutno, nostalgicznie, jak tych kwiatków koło domu nie ma, no ale takie jest życie, takie są pory roku, że coś jest, a później to obumiera, no i czekamy do wiosny, żeby później znowu nas cieszyło swoją pięknością, swoimi kolorami. Kwiaty wszystkie, begonie i pelargonie można przechować. Nasze begonie zmarzły, spóźniłyśmy się z mamusią, 3 czy 4 noce wnosiłyśmy do domu jak głupie i przymrozku nie było, a tej nocy, której właśnie żeśmy nie wzięły, bo tak mówimy, a dzisiaj nie będzie dobra, jesteśmy zmęczone, odpuścimy sobie, właśnie przyszedł i wszystkie begonie padły. Mamusia zrobiła z nimi już porządek, skończyły one na gnoju, na pryzmie, będą się kompostować i później wylądują z powrotem na polu. Co z ziemi wyrosło w ziemi, skończy, zatoczy swoje koło. Ale begonie można przechować. Nie trzeba ich wyrzucać i nie trzeba co roku kupować nowych. Begonie, które są cebulowe, które mają tą bulwę, wykopuje się ją, osusza i na wiosnę z powrotem się taką cebulę wsadza i ona będzie, wyrośnie, będzie normalna begonia. Te begonie, które nie mają cebuli, również można bulwy. Co mi z tą cebulą? No cebula i cebula, chyba dlatego, że dzisiaj przyszła mi już dymka szansy yellow do sadzenia i tak mi ta cebula siedzi w głowie. No i wyszła u mnie begonia cebulowa, no, no trudno, ale w każdym razie bulwę. Bulwę można wysuszyć, przechować, ale te, które nie mają tej bulwy, ścinamy przy samej ziemi i z doniczką wstawiamy do piwnicy, bądź jeżeli nie macie piwnicy, w garażu okryć słomą, okryć dużą ilością liści, żeby tam nie doszedł mróz i one na wiosnę powinny wypuścić nowe, młode pędy i będzie
begonia. Ta sama sytuacja jest z pelargoniami. Pelargonie również, czy te zwisające, czy stojące, które mam na oknach, można je spokojnie przechować. Metod przechowywania przez zimę jest kilka. I my też przechowujemy, no chyba, że się spóźnię, zaśpię, wiecie, no to wtedy nie przechowam i nie mam. W zeszłym roku też tak się czaiłam, tak czaiłam blusa, że przechowam sobie, pozyskam sobie później na następny rok i myślicie, że tak, o figa, zaspałam, przyszedł solidny taki przymrozek 5 stopni, wszystko mi zmarzło, no i co? No i skończyło tam, gdzie teraz te kwiatki, na gnoju po prostu. Te na oknach też jeszcze ładnie kwitną, nic im się tutaj nie zadziało, nie przymarzły. No i najlepiej by było, żeby była oranżeria, taka szklana altana, ganek ogrzewany i tam by było najlepiej je przetrzymywać, bo miałyby stały dostęp światła z każdej strony, no ale ja takiej szklanej altany ani oranżerii nie mam i wielu z Was również, także no ta metoda odpada, bo wtedy one byłyby w takiej formie przechowywane, czy te zwisające kwitłyby zdecydowanie mniej w zimie, z tego względu, że mamy już krótszy dzień, mniej słońca, temperatura już jest mimo wszystko inna, bo w środku jest sztuczna, na zewnątrz naturalna i one kwitłyby zdecydowanie mniej, ale zachowałyby swoją okazałość, nie byłyby takie wydziczałe, wybujałe. Wiele osób przechowuje pelargonie w domu na parapetach przez zimę i nasze babcie też trzymały. Przecież pamiętacie, jak rosły, kiedyś mówiono na to muszkatle, takie powyrastały chabazie na całe okno. Ja też pamiętam u nas tu w domu czy u prababci, jak te muszkatle były, to takie, kurcze, grube już niektóre były takie, te tutaj pędy i po jednym kwiatuszku po dwa, ale muszkatla stała. Słuchajcie, była nietykalna. Nieraz mama mówiła, pojechała babcia, przytnij ją, to ona ładnie powypuszcza. A gdzie tam? Jest duża. Babci chodziło o wielkość, a nie o ilość kwiatów. No tak było, tak pamiętam z dzieciństwa i pewnie też takie wspomnienia macie. No i w domu przetrzymywanie nie do końca jest taką super metodą, bo raz owszem, sprawdza się to, bo ja też kilka już sobie do domu zaniosłam, ale one na pewno wybiegną. Z tego względu, że pod parapetami mamy grzejniki. Jest za duża temperatura, ograniczone światło, bo światło jest tylko z jednej strony. Mimo, że trzymamy je na parapecie, one mają dostęp tylko od strony szyby i to można fajnie później zauważyć, jak one te części wegetatywne kierują do szyby, a od strony pokoju są takie łyse. Te krzaki. I to właśnie się dzieje dlatego, że jest ograniczona ilość światła, ale tak przechowywać można. Ale najlepiej sprawdza się przechowywanie przyciętych pelargonii i na zimę przycina się ich na wysokość 3 do 4 oczek. To znaczy, że tak jak tu w tym przypadku już ją przycięłam, jedno, drugie, trzecie, czwarte, tak żeby ona później wiosną miała z czego wypuścić. Tu przyściutko wszystkie te pędy przycinamy na wysokość 3-4 oczek i taką pelargonię z doniczką wstawiamy do piwnicy, gdzie temperatura jest dodatnia, żeby mróz nie przemroził tych przyciętych części i korzeni w środku, bądź w garażu i przykryć je dużą warstwą liści, słomy czy czegokolwiek, czegoś, co zapewni, że one nie przemarzną. I tak przycięte pelargonie w doniczkach, one przehibernują w piwnicy bądź pod kupą czegoś, co będzie je chroniło przed mrozem do kolejnego roku. I w kolejnym roku, jak już przyjdzie czas wybudzania pelargonii, luty, marzec, zależy kiedy na to pozwolą Wam warunki, bo jeżeli nie macie szklarni, tuneli ogrzewanych, no to nie przyspieszycie tego procesu, a wiadomo, że na parapetach domowych za dużo nie zadziałamy, bo i pomidory, i papryki, i różnego rodzaju kwiaty, więc jest ciężko. Ale jeżeli zdecydujecie się przechowywać pelargonie przez zimę,
przed wybudzaniem jej, oczywiście przez zimę 2-3 razy trzeba ją delikatnie podlać, o ile stoi w piwnicy. O ile jest pod liściami, niekoniecznie, bo liście będą utrzymywały odpowiednią wilgotność i podlewanie nie jest koniecznością, bo ziemia zapewni, że korzenie nie będą wysychały. Wiosną przed wybudzaniem należy wyjąć te pelargonie z donicy. One zazwyczaj, jeżeli kupujecie, mają po kilka sadzonek w jednej doniczce, 3-4. Otrzepać dokładnie korzenie i wsadzić taką sadzonkę, no tutaj ja pokazuję nieprzyciętą, ale mowa jest o przyciętej, do nowej doniczki, do nowej ziemi. Dlaczego do nowej doniczki i nowej ziemi? Bo tutaj już jest niesamowity głód. Ta ziemia jest jałowa, bo te rośliny jadły. Wszystkie składniki pokarmowe zostały zużyte, wyczerpane. Mimo że nawoziliśmy je, to jednak ziemia jest jałowa. Należy je przesadzić do ziemi innej i one się wybudzą. One będą bardzo ładnie puszczały nowe szczepki i będą nowe pędy, bo szczepka to akurat nie jest tutaj w tym momencie, ale będą wypuszczały nowe pędy i będzie bardzo ładny nowy krzak. Parę lat temu gdzieś ktoś mi powiedział, że pelargonie można przechować w ten sposób, że teraz o tej porze przyciąć je, wytrzepać dokładnie z ziemi, wsadzić do kartona, do piwnicy i one się przechowają. Chyba z 15 pelargonii tak zrobiłam, wrzuciłam do kartona, niestety żadna mi później nie wybudziła się. Korzenie zaschły, wyschły i te pelargonie się nie wybudziły. Z tego co wiem, też słyszałam w tym roku od Was, że tak żeście sobie zrobili na zimę i niestety wyszedł później psikus i żadna pelargonia się nie wybudziła. No też musicie pamiętać, że jednak te kwiaty idą na zimę w stan spoczynku. My dajemy je do piwnicy i wprowadzamy w stan spoczynku, w stan takiego uśpienia, hibernowania. Co za tym idzie? Wszystkie funkcje, które tutaj były życiowe, wszystkie soki schodzą do korzenia. Po przycięciu tu pozbawiamy tej części, czyli to musi się cofnąć do korzenia. Wszystkie soki z tej części, która mimo wszystko pozostanie, muszą cofnąć się do korzenia i przetrwać do wiosny. Jeżeli my ten korzeń wywalimy do kartona, nie będzie on miał ziemi dookoła, on zaschnie, wyschnie po prostu, a ziemia da to, zabezpieczy korzeń przed utratą wilgoci, przed utratą wszystkich funkcji życiowych, które śpią w tym korzeniu i później wiosną on będzie miał siłę się wybudzić. Także to jest ważne, żeby zadbać o korzeń. Tutaj często jest mylone, że my musimy zadbać o górę, ogołocić, żeby to przetrwało. Nie. My musimy zadbać o korzeń, bo to korzeń później wszystkie soki będzie kierował ku górze i będzie następować produkcja kolejnych pędów kwiatowych i tych liściowych. Także no to jest bardzo istotne. Z tymi zwisającymi postępujemy dokładnie tak samo jak z pelargoniami stojącymi. Przycinamy je, obcinamy wszystkie tutaj te zielone części, zostawiając tylko zdrewniałe, również na wysokość tych 3-4, można nawet zostawić 5 oczek, bo to jest pelargonia zwisająca i też zależy nam, żeby ona miała później jak najwięcej pędów. Więc tak samo ją przycinamy i ta sama sytuacja co z tamtymi, do piwnicy bądź pod kupę liści i będzie w takim stanie ogołocona w ziemi, w tej ziemi. Nie wsadzamy teraz w nową ziemię, bo to jest bez sensu. Ona na zimę nie musi dostawać pokarmu. Ona ma przespać zimę do kolejnego sezonu. I dopiero wiosną
wybieramy te korzonki, wytrzepujemy i wsadzamy do nowej ziemi, odpowiednio przygotowanej już oczywiście do pelargonii, żeby pięknie rosły. Mamusia będzie je przycinać, wnosić do piwnicy. Część już pownosiła do piwnicy. Udało się chyba wnieść coś ze 3 begonie, bo reszta wszystko zmarzła. A i tak powiem Wam, że przyjdzie wiosna, to... No nie zawsze jest czas, żeby ze wszystkim zdążyć. No, sami wiecie z własnego doświadczenia, że plany mamy wielkie, trzeba to zrobić, trzeba tamto zrobić, bo powiedzmy tutaj jest termin, tam jest termin, ale no nie jest tak jak chcemy, bo gdzieś nam się nagromadzą inne prace, że prześpimy pelargonie tak jak ja w tamtym roku, że one zmarzły. Czy chociażby no, przyjdzie gdzieś jakaś choroba, jakieś rodzinne sprawy i z tymi pracami nie zdążymy. Nie zawsze uda się tak, jakbyśmy chcieli, ale w tym roku mamusia była szybsza od temperatury ujemnej i wniosła część właśnie pelargonii, te, które jej się bardzo podobały. Mówi, ta idzie do piwnicy, a ja mówię, a te mogą zmarznąć. Takie były słowa mamusi. No i myślę, że jeszcze te weźmiemy i też wsadzimy do piwnicy. Zobaczymy, miejsca mamy bardzo dużo. Wiosną będę je wybudzać, szklarnia jest, będę ją dogrzewać i może będę miała pelargonię. Może, bo to, że mamusia wsadzi je do piwnicy, nie oznacza, że ja te pelargonie wybudzę, bo tak jak mówię, no może przyjść jakiś natłok innych ważnych prac i nie zdążę z tymi pelargoniami w odpowiednim czasie wyjść i się może tak okazać, że w maju już będą piękne pelargonie do kupienia na rynku kwitnące, ja będę miała jeszcze krzaki niewybudzone, nie? Także wiecie, no tutaj wszystko, wszystkim kieruje czas i nasze możliwości w danym momencie. Także ja zobaczę. Mamusia wniosła do piwnicy, a ja mam nadzieję, że będę wybudzać w przyszłym roku. Oczywiście powiem Wam, czy wybudziłam, czy nie wybudziłam, czy po prostu gdzieś tam przegapiłam ten moment i pelargonii nie będę miała. To czas wszystko pokaże. Na chwilę obecną wszystko pakujemy do piwnicy. I życzę, żeby i Wam udało się przezimować pelargonie, żeby bardzo ładnie Wam się wybudziły, żebyście podołali wszystkim Waszym planom. Jeżeli coś się nie uda, nie martwcie się, bo uda się kolejna rzecz. Czasami stajemy przed wyborami. Czas nas goni, wydarzenia nas gonią, jakieś sytuacje nieprzewidziane i musimy coś za coś. Także tutaj nie spinajcie się, bo polegliście z tym. Cieszcie się z tego, z czym żeście wygrali, z tych takich malutkich rzeczy. Nie da się wszystkiego w życiu osiągnąć na wysokim poziomie, być cały czas na fali i tylko naj. Muszą być też upadki, muszą być wtopy i czasami niestety musimy polec, żeby później się odrodzić, wynieść jakieś doświadczenia nowe i iść dalej z takim, wiecie, podwójnym impetem do działania do przodu. Tego Wam, kochani, życzę, żebyście nie martwili się, że coś Wam nie wyjdzie. Cieszcie się z tego, co Wam się akurat nie w danym roku udało, bo gdyby wszystko nam się udawało, gdybyśmy wszystko mieli najlepsze, to na co byśmy narzekali? O czym byśmy biadolili i jęczeli? A tak chociaż mamy powody do narzekania, no nie? To wiecie, także wszystko ma swoje plusy i minusy. Trzeba się cieszyć z tego, co jest. Ja się cieszę z tych pelargonii, które mamusia już wniosła, które jeszcze wniesie, a przyszłość pokaże, co ja z tych pelargonii będę miała. Do następnego.